Siemaneczko z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Fajnie, wreszcie wyszła wersja 1.1 oficjalnie, tak więc zapraszam do pobierania. Link do strony, z której będziecie mogli pobrać tą mapkę. Oczywiście znajdziecie w opisie, ale oczywiście też zapraszam, abyście zaznajomili się z informacjami na forum, ponieważ tam dosyć dużo ciekawych rzeczy dotyczących tej mapy. Znajdziecie i w momencie, kiedy pobierzecie sobie też tą mapkę, tam są takie notatki. Tak więc fajnie by było, gdybyście je przejrzeli, bo tam jest bardzo dużo rzeczy wytłumaczonych, jakie są różnice między tą wersją a wersją poprzednią. Dobra, tyle tytułem wstępu. Ja sobie tutaj właśnie zakończyłem uprawianie. Tu najprawdopodobniej na tym, pola, na tym polu będą ziemniaki zasadzone, ale to jeszcze nie do końca zdecydowałem. W każdym razie pole jest ładnie już tutaj uprawione. Powiem Wam, że idealnie ten sprzęcik tu uprawia właśnie pod siew. Bardzo ładnie to wygląda. Tak więc tutaj najprawdopodobniej na tym kawałeczku posadzimy sobie ziemniaki. Ale to dopiero może jeszcze w marcu, tak, może jeszcze w marcu, przy czym dzisiaj niekoniecznie będziemy to właśnie sadzić, ponieważ z racji tego, że mamy marzec, no to chciałem już rozpocząć yy, jak gdyby działalność w ogrodzie, tak, bo tam to wszystko też jest istotne, żeby jak najszybciej to włączyć. No, włączyć mógłbym produkcję, tyle tylko, że tam trzeba będzie nawieść jeszcze tak więc za chwilę to spróbujemy ogarnąć. Jak widzicie, teraz w tej wersji 1.1, no tutaj jest dosyć dużo miejsca do tego, żeby te wszystkie sprzęty poustawiać. Ja na razie nie mam zbyt wielu sprzętów, ale jak jest teraz miejsce na te sprzęt, no to oczywiście będziemy to musieli jakoś ogarnąć lepiej. No i na pewno tutaj za jakiś czas będę. O, ej, uwaga, bo nie chcę tutaj rozwalić mojego sprzętu. No i zahaczyłem się. Na pewno teraz troszeczkę w ten sprzęt zainwestujemy 310 tysięcy, chciałbym jeszcze kupić pole Jedno, być może dwa Tak więc no, trochę tych pieniędzy będzie potrzeba, ale to spokojnie, jeżeli mi zabraknie No to oczywiście nawet spokojnie mogę wziąć sobie tutaj, zadłużyć się Biogazownia pracuje, dzisiaj też tam chyba pojedziemy i w ogóle sprzedamy też e, Biogaz, ale to później Najpierw idę na gospodarstwo po Obornik Obornik to między innymi skórnika sobie tutaj zabierzemy, dużo tego wchodzi? Dobra, spoko. Jakiś czas temu właśnie w komentarzu przeczytałem, że, bo, bo ja tutaj kiedyś tłumaczyłem dlaczego ja lubię właśnie grać na tej mapie i no, głównym powodem was właśnie to, że tutaj dużo jest takich rzeczy, które trzeba robić niekoniecznie z poziomu ciągnika, tylko po prostu nie wiem, jakieś skrzynki gdzieś tam, coś tam załadować i tak dalej. No i też była taka rada, to weź Anton, pobierz sobie widły, jakąś łopatę i będzie jeszcze lepiej. Jak, jak sobie tak zastanawiałem, świetny pomysł. Znalazłem jakieś modyfikacje właśnie w tym temacie. No i oczywiście, dlaczego żeby nie, proszę bardzo, obornik sobie tutaj z kurnika wyciągnęliśmy. Czy są tutaj jakieś jajka? A tutaj dzisiaj byłem, tak dobra, tutaj jest ok. Tak więc kurnik zamkniemy, kury sobie wchodzą tam, tak więc jest spokojnie tutaj mam słomę też przywiezioną no i tutaj skrzynki ładnie z jajkami są, tak więc elegancko no i aha, jeszcze wody może byśmy tutaj do, dowieźli 75 litrów to wystarczy wszystko już jest ładnie teraz przygotowane, tak więc jest yy, elegancko dobra, pyk, odjedziemy sobie, jeszcze zamknąć trzeba będzie bramę tego obornika aż tak dużo nie mam ale to jeszcze wiecie co, pojadę tak aha, czekajcie, jeszcze sobie tutaj odjadę Kawałeczek, pojadę i w sumie wezmę obornik z tych, z tych miejsc, gdzie dosyć ciężko jest wziąć, tak? Że tam nie wjedziemy żadnym tam ładowaczem, kołowym czy coś takiego. Tak więc pojedziemy sobie chyba do stajni. Przy, przy czym tam mi się wydaje, że aż tak dużo tego nie będzie. U świń to nie, bo tam to sobie ładowaczem wjeżdżam. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o konie, no to tu już jest ciężej. Otworzy się to? Hej. Coś. Aha, dobra. No tak to jest. Z tymi triggerami. One są tutaj tak poustawiane nieraz. One mi tutaj od samego początku. O, może najlepiej zrobić coś takiego. O właśnie. A nie, to nie to, to nie to. Waga. Okno zarządzania. A gdzie jest? A, otwórz box, dobra. Trzeba bliżej podejść jednak. Dobra. Aha, czyli teraz zostało to pozmieniane. No i w sumie dobrze, bo kiedyś było właśnie w tamtym miejscu, gdzie jadę gdyby tak podchodziłem. I to jednak chyba zostało tutaj troszeczkę zmienione. Dobra, teraz tak, obornik tutaj od koni, tutaj dużo nie ma, więc elegancko. No ale jak wywozimy sobie ten obornik, no to akurat sobie weźmiemy to wszystko elegancko. A obornik na ogród będziemy wywozili, ponieważ na ogrodzie no są, są zmiany, dosyć duże zmiany w porównaniu do wcześniejszych wersji. Tej mapy, no i między innymi, jedną z takich zmian, w sumie fajnych zmian, i ona bardzo pasuje, jest to, że teraz nawozić będziemy tam nie tylko i wyłącznie tym kupnym nawozem, którym, który po prostu kupujemy, ale możecie na przykład nawozić grządki. Na których będą, o, fajnie robi kopytem, na którym będziemy tam, jeszcze nie wiem w ogóle co tam będzie rosło, ale generalnie na tych rządkach, gdzie mamy tam, co by tam mamy, pomidory i tak dalej, ogórki, to możemy po prostu właśnie teraz tam nawozić. O, tutaj, dobra, możemy nawozić właśnie obornikiem i kompostem. Ten kompost, który. Albo w Winicy robimy, albo tutaj też można robić na gospodarstwie. Teraz jest takie miejsce, gdzie możemy robić ten kompost. Dobra, od świn tego obornika nie będę brał, bo tam jest w sumie łatwo załadować to za pomocą, ogarnąć to za pomocą tej małej ładowarki. Natomiast u krów to tam jest dużo obornika. Tutaj jeszcze więcej tego obornika. Nie wydaje mi się, że tego obornika będzie aż tak dużo potrzeba na ogrodzie. No ale to nigdy nie wiadomo mam teraz 850 litrów zobaczymy zobaczymy czyli 53% tu u tu u e, cieląt, to też zostało troszeczkę poprawione przedtem było tutaj trudno po prostu zabrać ten obornik tak do końca wybrać nie nawet jak podjeżdżałem tutaj chociaż nie z tymi widłami to by było lepiej e, bo właśnie chyba nawet pod tym odcinkiem kiedy ja tutaj z tą taczką wojowałem to właśnie taczką nie można było tam do końca zebrać a, a tymi widłami, proszę bardzo, można nawet tam... Ale to też jest teraz tutaj ponaprawiane. Wiele rzeczy jest takich zrobionych troszeczkę w taki sposób, że jest to po prostu fajniej teraz, nie? Dobra. I teraz tak. Tutaj zbierzemy. Trzeba będzie chyba pościelić trochę u tych, u tych cielaków. I mam nadzieję, że... Nie wiem jeszcze jak one tutaj długo będą siedziały w tych kojcach. Bo jak one dorosną... No to nie, chyba do rzeźni? Chyba tak, niestety. Chyba tak to się skończy tutaj. Dobra, ładnie tutaj zebrałem. Mleko jest. No jeszcze chyba pościelimy, żeby tutaj już był full service ogarnięty, bo ja później jeszcze dzisiaj będę tutaj kilka rzeczy robił. Dobra, widły wrzuciłem. Mam nadzieję, że będzie łatwo wyciągnąć. Dobra, one się niby zbunkrowały, ale chyba nie będzie to aż takie... Mam nadzieję, że nie wypadną mi. Dobra, teraz tak, chyba w tym miejscu. Dobrze. Teraz też tutaj ten te przechowywanie słomy też jest trochę inaczej zrobione. Lepiej, moim zdaniem. Aha, nie wcisnąłem spawnowania. Dobra. Oj, kurczę. I teraz będę miał problem. Bo jeszcze tak za bardzo nie wiem, gdzie to się. O, tutaj. W sumie fajnie by było, gdyby były te jakieś takie podpowiedzi mm, zaznaczone, że stój tutaj, albo coś takiego. To może by było lepiej. Dobra, to sobie zespawnowaliśmy. Zaraz zobaczymy. Tylko tak. O, widzieliście? O, fajnie tutaj dosypaliśmy. Słomy tutaj też. Dobra, elegancko. I jeszcze wiecie co? Jak tutaj będę... E, ja w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że, mm, że zacząłem produkcję sera tego owczego, tak? Tam koziego w sumie to jest kozi ser. O właśnie. Tak on wygląda. Ten krowi sprzedałem, bo akurat yy, bodajże w lutym była dosyć jeszcze wysoka cena. Yy, nie wiem jak z tym kozim, ten już chyba nie będzie tak fajnie yy, tak korzystnie ta cena wyglądała. Tak więc ten serek od razu pójdzie do przechowalni. No i będziemy go ten serek będziemy przechowywali. Więc nie wiem ile tutaj jeszcze tego mleka koziego. Dużo tak naprawdę nie było. Szczerze mówiąc, no, ale trochę było. No, i oczywiście więcej zarobimy, tak więc spokopek to sobie ładnie złożymy. Tak, niby przed chwilą ten, <śled> przed chwilą Anton tutaj z obornikiem walczył, ale trąk nie umył. I tutaj teraz serek, mm. a później koneserzy. mmm jaki fajny zapach, nie? Ziemski, taki ziemisty zapach. <śled> Czy coś takiego? Dobrze, nikt nas z sanepidu nie ogląda. Ile w beczce jeszcze jest? No, 1200 litrów, tak więc spoko. Na razie to wystarczy. Dobra, spoko, tutaj już chyba wszystko ogarnęliśmy, więcej mógłbym tutaj dorzucić obornika, ale podejrzewam, tego obornika mi wystarczy, więc możemy jechać sobie już do tego ogrodu. Dobra, ja tak sobie, rzeczy teoretycznie nie wiem, chyba tutaj może być prowadzona, jak gdyby działalność w tym ogrodzie przez cały rok, tak? Mi się tak wydaje. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, czekajcie. Ten sobie pojedziemy, będzie krócej. Ja natomiast robię coś takiego, że na okres zimowy po prostu wyłączam to. Bo po prostu to działa, ten ogród działa jako zwykły, jako jak gdyby jak fabryka. Chyba z wyjątkiem aktualnie jabłoni. To jest chyba zmienione, także to w ogóle nawet nie jest teraz jak to, jako fabryka. tak? Czyli jako produkcja. Dobra, tutaj skrzynki też przywiezione. Poczekajcie, otworzę. Ej, otwórz. A, dobra. <laughs> Oś się wystraszyłem. Dobra, co my tu teraz zrobimy? Dobra, sobie podjedziemy, chyba na no, taczkami będziemy to wozili. Zresztą zaraz zobaczę na tym menu głównym, jak to jest. Czy ja dobrze? Czasami was w wprowadzam, mówiąc, że e, teraz tego sadu nie ma. Winogrona są. Uprawa winorośli na, na działce, czyli to możemy sobie włączyć. Włączamy sobie normalnie. Tylko i wyłącznie woda tutaj jest potrzebna. Czyli może nie musimy nawet w ogóle przychodzić. Tutaj podobnie, tylko sobie tak wybiorę. Z tego co mi się wydaje, chyba sa, łata nie za bardzo. Bo tego chyba mało w skrzynce było. Ale wiecie co? Ja sobie teraz spra sprawdzę od nowa. Sprawdzę sobie i. Bo wtedy, jak gdyby wiedziałem, co jest najfajniejsze, a teraz sobie sprawdzę. truskawki podejrzewam też będzie, jeżeli zobaczę, że za dużo tego jest. Czekajcie, włącz to sobie później zmienię. Teraz tak, ogórki tutaj mam. E, I tu kalafiory. Ej, ale ja tak włączam, i włączam. I tutaj to jest wszystko. A cebula będzie w takich, wiecie, workach. No ale jak widzicie, za bardzo tutaj nie, nie ma produkcji. Tu akurat jeszcze jest, bo tutaj chyba. Tak, tu jeszcze został nawóz z zeszłego roku. Jak widzicie, wszędzie woda jest jak gdyby na maksa, ponieważ jest wreszcie teraz ten mechanizm, o którym ja wcześniej opowiadałem: że po prostu kiedy deszcz pada, to on po prostu nawadnia nasze tutaj te poletka. O, proszę bardzo, tu się jest takie poletko. Jak widzicie, one nieaktywne, dlatego takie o. Ale tutaj się coś zazieleniło, no bo tutaj jest też nawóz. To jest, co to jest? Nie wiem co tutaj jest. Sałata, tak? Sałata. Aha, i tutaj też. Czyli duża zmiana. O, właśnie, bo ja chciałem, to sobie jeszcze testowałem. I przywiozłem sobie tutaj Przywiozłem sobie tu jest kompost. Ja to kiedyś sprawdzałem na tej wersji. No i została mi tutaj taczka z kompostem, jak przepisywałem save. No więc spoko. Jabłonie to samo. Wody jest tutaj dosyć dużo, nawet są jabłka. No bo tak jak mówiłem, tego chyba się teraz nie wyłącza w ogóle, bo chyba nie ma po prostu tego. Ja przynajmniej nie widziałem w menu produkcji, żeby tutaj było coś włączyć albo wyłączyć. To jest w ogóle tak niezależne, czyli tak jak powinno chyba być. W sumie najlepiej by było, gdyby, gdyby nie było czegoś takiego, że ja decyduję, że ja sobie włączam to albo wyłączam, tylko po prostu raczej, żeby natura o tym decydowała. No i tutaj, proszę bardzo, widzicie, woda, to jest deszczówka, jak deszcz pada, to oprócz tego, że zasila woda, ta deszczówka zasila tutaj te, te poletka, to jeszcze tutaj gromadzi się woda i to fajnie widać, tak, taka jest zazieloniona woda, jakieś tam glony, czy coś takiego, fajnie to wygląda, mi się to podoba bardzo. Dobra, tak więc spoko, że jest ten obornik i tutaj tak, tu tylko i wyłącznie woda, jeżeli chodzi o winogrona, dobra, spoko. I teraz tak, dosypiemy. Zaraz zobaczymy, bo ja w sumie w tej wersji nie testowałem. Nie, dobra. Tego aż tak dużo nie będzie potrzeba, jak widzicie. O, dużo nie potrzeba. Więc spoko. Mi się wydawało, że tu będzie jednak dużo. Ale nie. Podejrzewam, to jest związane z tym, że tutaj nawozu też dużo nie było potrzeba. Dobra, pek. Dobra, wysypiemy sobie to. Elegancko. I tutaj tak samo. A tutaj w ogóle nie mogę wysypać. A, bo tutaj gdzieś tutaj, chyba w tym miejscu. Oj, nie mogę podnieść tego. Oj, nie wiem dlaczego nie mogę wysypać w tym miejscu. Czyżby tutaj nie przyjmowało? A nie. O dobra. No widzicie, czasami to tak załapie, nie załapię, dobra, ale tutaj załapało mi. A więc spoko jest. W ogóle w tym ogrodzie jest teraz fajnie. Naprawdę fajne rzeczy są, jak widzicie, tutaj sobie dajemy. Oczywiście, jeżeli będzie dłuższy okres taki bez, bez deszczu, nie? No to oczywiście mamy tutaj dalej te ujęcie wody. I tutaj spokojnie będziemy mogli sobie tą wodę brać. Tak więc to nie jest problem. Chyba tutaj też jest tak ładnie wyprofilowane, że jest łatwiej. Dobra, tu jest otwarte. O właśnie, takim nawozem kiedyś używaliśmy. Trzeba by go było kupować. A gdzie jest konewka? Hmm, wiecie co, nie ma konewki? Skandal. Tu powinna być konewka. Co nie? No nie ma konewki. Gdzie ja tę konewkę zgubiłem? A może w sąd zabrałem? Hmm, taka zielona konewka była, to trzeba będzie ją kupić. Chyba, że gdzieś ją rzuciłem. Tutaj może gdzieś w trawie leży? O, hamak jest teraz, można się wychillować Spokojnie sobie wskakujecie I proszę bardzo, cyk cyk No fajne takie są tutaj rzeczy Ja pamiętam jak pierwszy raz To rozwiązanie było testowane To już naprawdę, mi się wydawało, że to w pierwszej wersji Miało być już na tej mapie Ale nie weszło jakoś Tak więc, no takie są też takie fajne rzeczy Dobra, spoko Dobra, tak więc lecimy sobie Z tym, bo tu teraz tutaj Obornik, a jeżeli chodzi o jabłonie to też są zmiany. Yy, związane z tym, że teraz te jabłonie. Yy, tam inaczej się zbiera te jabłka. Dobra, ale to zaraz wam pokażę. Zresztą widzicie, tutaj specjalnie krzy, skrzynki już przywiozłem. Dobra, i teraz tak, zastanawiam się, czy jak postawię tą taczkę. Czy od razu wyładuję? Zobaczymy, na tył. Czy to jakoś trigger załapie? Czy coś takiego? Nie, niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Nie, to jest na tył, to nie. Nie. Z wyższej przyczepy, to. Czekaj, wyładuj tutaj. Nie. A to dobrze. Wyładujemy sobie. Nie, no, tam nie. Gdzieś tutaj sobie wyładujemy to. Tylko, żeby mi te widły nie, nie, nie zgubiły się. <laughs> w sumie niepotrzebnie te widły tutaj przywiozę. O, na widłach też zostały trochę obornika. Uwaga, ja wyciągnę te widły, bo one są. O Jezus, Maria, wszędzie rozsypałem to. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Czy ty z tymi widłami. Ja tu z tymi widłami raczej nie, to ja to. O, proszę bardzo, też można tutaj obornikiem. Fajnie to wygląda. Dobra. On się cały czas tu wysypywał, nie? On to nie, ale tutaj sobie weźmiemy. Tu chyba już jest też na maksa. Tutaj nie, tutaj wid zabieram yy, i do kurnika, i w sumie do cieląt. Tam zostawię. Może jeszcze dokupię tych wideł troszkę więcej. Dobra. I właśnie, żeby usprawnić roz, ten, yy, u, aby usprawnić po prostu sprzątanie u, u krów. Nie, może u krów to nie, no bo tam to mo, jest łatwo dosyć. Dobra, poczekajcie. Teraz tak znajdziemy sobie gdzieś miejsce, gdzieby ten obornik przetrzymywać. A może gdzieś tutaj. Wysypię to. Nie wiem, czy to wysypuje się? Dobra, wysypuje się spoko. Dobra. No i dobrze. To tyle. W tym temacie. Odstawię sobie ten. Te widły. Ciekawe, czy, czy można je oprzeć na przykład o płot. Czy one mają jakieś kolizję, czy będą zawsze upadały? Nie, upadają na ziemię. No dobra, ja sobie ten obornik tutaj przerzucę tam i jak to ogarniemy, to zaraz jeszcze z tymi skrzynkami trzeba będzie tutaj zrobić, bo tutaj dlatego chciałem specjalnie przyjechać dzisiaj ogarnąć to wszystko, żeby no już na przyszłość tu było wszystko zrobione. Tak. Bo tutaj czas jest istotny. Dobra. I ten obornik sobie tutaj wyładujemy Ile tu, no tak 270 litrów Więc spoko Nie no, wiem na no, jak długo wystarczy, podejrzewam na cały rok może nawet wystarczyć Jeżeli będzie tutaj to, to tak szybko schodziło, a raczej powoli schodziło Jak to było we wcześniejszej wersji Tej mapy, no to podejrzewam, że tego obornika mi wystarczy na cały rok tak mi się wydaje, ale to zobaczymy. Dobra, Ctrl Y to się wciska tutaj, dobra? Spoko. I tutaj chyba są dwie taczki. Jedną chyba trzeba będzie stąd zabrać. Z tego co mi się wydaje. Dobrze, mówię, tam chyba też była. Ale to później sobie ewentualnie wywieziemy to. Dobra, spoko. Te jabłka tak trochę wiszą, tak trochę nie a, właśnie zobaczymy, może one uciekną, jak mi tej skrzynki zaraz ten ogarniemy sobie. Bo tutaj właśnie. Teraz będzie taki trik, że te. Kiedyś skrzynki się spawnowały, Dobra, to sobie zostawiłem, to później to ogarnę. Dobra, pyk. Kiedyś te skrzynki się po prostu, jak dobrze pamiętacie, one się po prostu spawnowały jak było tam ileś tam jabłek. Chyba 50 litrów w takiej skrzynce było. A teraz trochę inaczej jest teraz jest tak jak kiedyś było w innych starszych wersjach i w sumie ja wolę tego typu rzeczy żeby po prostu trzeba wziąć skrzyneczkę którą teraz kupujecie po prostu tak samo jak nie, nie wiem czy wcześniej też kupowaliśmy takie skrzynki już nie pamiętam e, taką skrzynkę trzeba teraz kupić w sklepie i po prostu podchodzicie sobie do drzewa pyk i wciskacie R i widzicie tam Jabłka, o, one tak powolutku sobie. O, możecie, możecie sobie odejść, nie, bo one będą się tam. Widzicie, będą się ładnie tak układały. No i te jabłka teraz spadają nam. Widzicie, mam 226 litrów. Nie wiem, ile w takim. Yy, ile w takiej skrzyneczce małej jest 39 litrów. Już nie pamiętam, to trzeba by w sklepie sprawdzić. 10 kg. Ale ja sobie wziąłem też tutaj taką dużą paletę. Bo od razu na tą dużą paletę, ciekawe właśnie, zastanawiam się, czy od razu na tą dużą paletę nie będzie można tutaj załadować, ale chyba nie. To jest taka paleta zbiorcza tylko, tak? Nie. Jabłka nie, to nie, nie przyjmuje się tutaj, tak? Dobra. To nie, to trzeba tą paletę. Ej, nie mogę teraz nawet podnieść tej palety. Dobra. I chyba sobie tą paletę tutaj postawię. Bo tak jak mówiłem, ja zimową porą wyłączyłem tutaj tą produkcję jabłek, ale teraz. 39 sztuk. Ale teraz po prostu to się zmieniły te zasady i. O, nie mogę wysypać? O! Ej. O, nie, można. Można. Można wysypać. Tylko, że. Coś tam się zaczyna. O, dobra. Coś tu jeszcze nie zatrybiło, chyba. Dobra, zobaczymy sobie tutaj. Wci... Czyli tak naprawdę wystarczy mi jedna taka. Ja kupiłem tu chyba cztery takie palety małe, ale tak naprawdę chyba jedna wystarczy, jeżeli tu będzie ta skrzynka. W tej skrzynce jest, jak widzicie, 50 sztuk jabłek, ale to tak jeszcze wizualnie nie widać nic, nie? Tak dobrze mówię? 50 sztuk jabłek. Uszkodzenia nawet są. Można je uszkodzić te, te skrzynki. Aha, no bo tak, tutaj już jest trochę więcej kombinowania przy tych skrzynkach, Tak więc to jest jako maszyna zrobione. No tak. Czyli, czyli to jest zrobione na takich standardach, jak w 19 była. był taki pomysł, że y, niektóre rzeczy, które tutaj mam, mamy, to moglibyśmy też naprawiać. W tym sensie, że skrzynki też byśmy naprawiali. Nie wiem, czy to będzie tutaj w przyszłości? Może też tak będzie. No dosyć ciekawie by to wyglądało, Dobra. A ja sobie do, dobrze, że wziąłem. Jednak kupiłem te cztery skrzyneczki mniejsze, i wziąłem od razu paletę, ale tej palety to chyba tutaj nie zostawię. Paletę to ewentualnie zawiozę do piekarni, ponieważ tam może za chwilę też pojedziemy. No tam już powinno być wystarczająco dużo ilość chleba, ale z tym chlebem sobie możemy poczekać. Dobra, tutaj też będzie coś leciało. Nie wiem, właśnie. O, też, tylko że tak trochę wolniej. Dobra, tutaj jest. Tutaj też to jest. Nie ma chyba animacji, że znikają te jabłka. W 19 była taka animacja, że po prostu jabłka znikały z drzew. Po prostu było coś takiego, ale tu chyba jeszcze nie ma. No nie, być może w następnej wersji. Mam nadzieję, że. No bo nie wydaje mi się, żeby ten projekt był już po prostu ukończony, tak? Mam nadzieję, że po jakiejś tam przerwie, następna wersja będzie. Tutaj prace będą nad tą wersją szły. Więc spoko. Dobra, pysznie. No i tu sobie jeszcze to weźmiemy. Ładnie to jest OK. No, i zobaczcie, tutaj na pracy w ogrodzie. Tutaj zawsze można trochę czasu spędzić. Tylko jest to troszeczkę z tym wysypaniem. Z wysypywaniem to jest to jakiś problem, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to zrobić. A może w złym miejscu postawiłem? Właśnie zastanawiam się, czy ja czasami w złym miejscu nie postawiłem. Tu chyba trochę jest przesadzone, szczerze mówiąc. Mam 70 sztuk teraz. Teraz, ok, spoko. Ale wydaje mi się, że może być... Aha! Podejrzewam, że wysypywanie z tych skrzynek jest powolne. To nie jest chyba fajne. Bo teraz sobie będę obs... O nie! Szybko. Szybko. Dobra. Poszło szybko. Dobra. Spoko. Mi się wydaje, że to chyba jednak trzeba odsunąć. Jak tutaj istnieje, jak z tymi triggerami jest. Dobra. I teraz zobaczmy. Tutaj nie widać, żeby coś przyrastało. Kiedyś to było widać. Hmm... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, no tego typu taki bardziej zaawansowanej mapie to takie jest, że czasami, czas, czasami coś zadziała, czasami niekoniecznie, trzeba po prostu lubić grać nad takim czymś, o, o właśnie, wreszcie czekałem, czekałem, bo ja wiem, że była ta animacja. Wiem, że była, tylko nie wiem dlaczego. Nie, to pewnie w iluś tam stopniach jest, iluś tam krokach jest ta animacja. Dobra, ile tutaj mamy? A, czyli już nie ma jabłek, wszystko pozbieraliśmy. Nie, jeszcze zostało 43 jabłka. No więc to sobie spokojnie później ogarniemy. Jak widzicie, tutaj w tej skrzynce jest tego więcej. Dobra, nieelegancko. I tutaj naprawdę o wiele więcej wejdzie. Czyli to sobie wezmę. Tych skrzynek chyba niekoniecznie tak, nie powinienem aż tak dużo kupować, no ale kupiłem ich więcej, bo nie wiedziałem kto będzie. I w sumie może nawet lepiej, bo teraz przyjdę po prostu, przyjdę sobie wcisnę 4 razy R i się zasypią, nasypią tutaj wszystkie te skrzynki, nie? Żeby też tak często nie chodzić. Chociaż tutaj na pewno będziemy chodzili i często będziemy sprawdzali. Tak więc co, skawki są wodę, tak, konewki nie mam, autentycznie trzeba będzie gdzieś tą konewkę na pewno jej tutaj nie mam? może gdzieś tu zginęła konewka no nie no niestety, tutaj była chyba kiedyś furtka jej teraz nie ma? no niestety nie będę mógł przejść, bo ale tędy łatwo jest przeskoczyć tylko, że tak, przez mur też nie przeskoczę chyba o, udało mi się, ale, ale farciarz Jeszcze przyjdę tutaj do piekarza, zobaczę jak to wygląda. Bo tak chlebek jest pięknie. Tutaj trzeba też. No właśnie. I widzicie, No i tyle tutaj jest roboty. Tak więc tutaj tą skrzynkę z mąką yy, na chleb to dobrze. Właśnie, dobra, A Tutaj nie było. Dobra, tutaj nie. Tak więc fajnie. No, i chlebka też jest troszkę więcej, ale to też, jak widzicie, już palety są tu przygotowane. Dobra, możesz pracować, tak? Gdzie się to włącza? Aha, podchodzi się do tego kolesia, się włącza i włącz. Dobra, żeby tutaj pracowało. Spoko! Dobra, będę kończył ten odcinek. Eee, dzisiaj troszeczkę o tym ogrodzie, bo miesiąc marzec, tak więc musimy tam iść do ogrodu. Ja będę raz na jakiś czas oczywiście przychodził do tego ogrodu. Sprawdzę jak tam wygląda. Yy, najczęściej w sumie będzie fajnie, że ta piekarnia jest blisko tego ogrodu. To właśnie będzie taka sytuacja, że będzie tutaj odwiedzał na przykład piekarnię. Bo na przykład trzeba będzie mąkę przywieźć, coś takiego. Albo mleko, albo... Przy, nie, nie, no nawet nawet sprzedać, bo tutaj jest też punkt sprzedaży, tak? Tak więc w sumie to bardzo fajnie, że pomyślano o takim punkcie sprzedaży, który jest niedaleko ogrodu. Zresztą ten ogród niedaleko też jest gospodarstwa no ale w sumie tak jak mówię, jedziecie sobie rowerem sprzedać jajka nie? na przykład, bo na przykład tutaj w piekarni można je sprzedać te jajka no a to sobie od razu wpadniecie na, na działkę, sprawdzicie co tam jest, jak tam czy to podlane jest, czy też nie jak dobrze będziecie tutaj śledzili prognozę pogody, to będziecie wiedzieli, kiedy też będzie padał, tak więc nie będziecie musieli iść tam nawet podlewać. Ale podejrzewam się że, że niektóre z tamtych upraw, które są na ogrodzie, to tam trzeba będzie dosyć, dosyć intensywnie usuwać te skrzynki. Dobra, tyle. Jeżeli chodzi na dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Rozkminy z Hofbergman, bo to generalnie do tego się sprowadza. Jeszcze raz pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki.